Witam serdecznie. Anna Kalinowicz, program Fight Card. Mieścimy się dzisiaj w osadzie Sienieszka, ponieważ jest tutaj z nami Tomasz Adamek. Witaj, Tomku. Witam serdecznie. Nie bez przyczyny jesteśmy tutaj, ponieważ szykujesz się tutaj do walki, która odbędzie się 18 listopada w Częstochowie. Dokładnie tak. Mija kolejny tydzień pracy, ciężkiej pracy, ale najważniejsze zdrowie i ono jest. Dwa razy dziennie trening, ciężka praca za nami, przed nami. Zostało dosłownie nam 4 tygodnie tej pracy i mam nadzieję, że 18 zdobędę błyszcza, pokażę w ringu kibicom, że jeszcze 40-letni Adamek potrafi zwyciężać w pięknym stylu. Przed tobą walka z Cassie, tak? Powiedz mi, co wiesz, czy będzie to dla ciebie wygodny rywal? No to się okaże w ringu, tak naprawdę na pewno będzie przygotowany, bo dajemy zawsze szansę taką samą przeciwnikom, czy to Cassiemu, czy innym, 8-9 tygodni przed, już wiedzieli, że będą ze mną walczyć, więc trenują, na pewno my nie robimy, jak to po niektórzy promotorzy, że łapią zawodnika na ostatnią chwilę i przyjeżdżają, by zarobić pieniądze. My dajemy szanse wszystkim takie same. Są też moje walki, są zawsze ciekawe i mam nadzieję, że to też będzie właśnie 18 z tą nadzieją, że będzie moje zwycięstwo, bo na pewno kibice w to wierzą, ja też, i że jakoś Pan Bóg da szczęśliwie odboksować i wrócić do domu, do New Jersey, do żony i dzieci. Tak naprawdę zawsze mówiłeś o tym, że marzy ci się mieć 3 pasy, tak? Żeby zdobyć każdą z tych kategorii, każdy pas federacji. Czy właśnie ta walka, która ma być w Częstochowie, ma być trochę taka na przetarcie i będziesz mierzył w parkę? Jeżeli będzie dobrze i wygram w dobrym stylu, to znaczy, że mogę jeszcze na wiosnę pokusić się jakąś dużą walkę. Nie zostało mi wiele czasu, też nie chcę być za długo w ringu, no, jestem od 12 roku życia, więc jestem zdrowy i nie można przesadzić. To jest sport kontaktowy i jak mówię, wszystko u mnie jest w porządku, z pamięcią. Człowiek jest bardzo, no, czuje się dobrze, nawet dzisiaj nie czuję 40 lat. No, dzisiaj chłopaki, nawet koledzy, co młodsi, mówią, że 40-letni Adamek biega jak 20-latek, także no, to sport to zdrowie. Ale mówię, no, długo nie będę w tym sporcie, jeszcze kilka walk, jeżeli ta będzie dobrze, wyjdzie, jeszcze kilka walk i trzeba zakończyć karierę. Jeżeli chodzi o twojego trenera Gesa, tak, powiedz mi, od jak dawna współpracujecie razem? Po chorobie Rogera, już coraz starszy, po tym ostatniej naszej porażce, to właśnie z Moliną, zacząłem szukać trenera. Mateusz Borek przyjechał do mnie do USA z żoną i mówi: Tomek, chodź, zawalczymy dla kibiców. Chcą, słyszy właśnie, że nie ma boksu, bo nie ma Adamka, więc żona mówi: jedź. No i ta walka właśnie była właśnie ta pierwsza, czyli przed, moja walka, ta ostatnia pod okiem Gesa. Przygotowaliśmy się świetnie. Młody trener wymaga, goni mnie, więc tak samo jest i teraz. Już mam kondycję, już zapałem jakby szlif. Mam formę i dzisiaj dla mnie to jest normalne, ale gdy zaczęliśmy pracę, no było mi ciężko, no bo jednak, no mówię, zmiana z trenera, który miał tam 72 lata, a Gez ma tylko 40, bodajże 3. Także jest to ta szybkość w ringu, no i też to potem widać w ringu, no ale jeżeli mówię, mam być jeszcze w ringu i wygrywać, to tylko z takim trenerem i w dobrych walkach. Przygotowuje ciebie też chyba doktor Jakub Chycki, tak? Niezawodny, zawsze, jak sam mówi o sobie, wszechstronny Jakub Chycki. Pracujemy po południu zawsze, rano to jest trening czy sparingi. No, trener oczywiście technika czy sparingi co drugi dzień, a po południu zawsze, codziennie jest Kuba. Teraz właśnie mieliśmy trening, skończyłem dosłownie godzinę temu. Także wyczerpująca praca, no ale to ma ofitować potem pokazaniem w ringu swojej klasy i tego rzemiosła, które się przepracowało właśnie tu w osadzie.
Chyba dla takich zawodników jak Adam Barski jesteś poniekąd trzecim trenerem, a bynajmniej jesteś takim mentorem troszeczkę, gdzie młodsi od ciebie koledzy, którzy dopiero idą tam, gdzie ty już jesteś, uczą się od ciebie, tak? No na pewno mogą, mają szansę podpatrzeć, no nie każdy ma taką szansę, czy miał. Ja zawsze, gdy ktoś mnie o coś spyta, pokazuję, mówię, podnieś rękę, poprawiam, no bo przecież ja zęby zdarłem na boksie. A gdybym był takim samolubem, no bym, co by mi to dało, że walczyłbym i pokazał tylko siebie. Ja chcę, żeby po mnie byli jeszcze lepsi ode mnie, tego im życzę z tego serca, bo zarobili wielkie pieniądze. Bo w sporcie boksie się jest krótko i zarobić jest bardzo ciężko. Także ja każdemu życzę samych sukcesów, by zdobyli nie dwa, jak ja mistrzostwa świata, tytuły mistrza świata, a zdobyli cztery, bo naprawdę no, nie jest to łatwy sport i krótki. Ale przy tym bardzo prestiżowy i ekskluzywny, chyba sam przyznasz. No tak, ale nie jest tak łatwo dojść do pasa. No, trzeba przecież naprawdę litry potu wylać na treningu, by dostać jakąś dużą walkę i wygrać tą walkę, a potem pasa bronić, potem się przychodzi tak ja dalej, wyżej. Potem, no, potem przegrałem właśnie z Kliczką moją trzecią szansę. Stąd wróciłem jakby odbijając się znowu od nowa i jest nowy trener. Zobaczymy co się wydarzy 18 listopada. Jeżeli będę sobą, wygram. Znów jakaś nadzieja jest, że walkę dużą jeszcze dostanę na zakończenie kariery. No ale mówię, no mój czas jest krótki już w boksie, no jestem tyle lat, także nie można przesadzać. Mówię, jestem zdrowy, Bogu dziękować, wszystko gra, jak to mówi mój kolega Zygi, komputer pracuje, więc oby tak zakończyć szczęśliwie karierę, jak zaczynałem. A powiedz mi, no bo jakby nie postawiłeś jeszcze tej kropki nad i, jeżeli chodzi o twoją karierę, tak? Bo jakby krótsze lub dłuższe, to jeszcze jakby wszystko zweryfikuje czas tak naprawdę, ile pozostaniesz tutaj w tym ringu. Natomiast czy nosisz już zamiarem sam bycia trenerem? Nigdy nie myślałem, dlatego też no, po pierwsze no, mieszkam w Stanach. Córka, żona. To jest daleko, no nie jestem w stanie mieszkać sobie w Polsce sam, a tam rodzina. Mogę przyjechać na podpowiedzieć, nie miesiąc, dwa siedzieć, ale żeby tu mieszkać, no musiałbym się przenieść z żoną. Córki też mają już swoje, no jedna ma chłopaka, ma już 20, 21 rok idzie. Młodsza ma 17, no są szkoły, to nie jest takie proste. Jeżeli zakończę w przyszłości karierę, a będą takie możliwości, że chłopaki mogą wyjeżdżać do Stanów. Oczywiście ja się mogę opiekować, przy tym zęby zdarłem, mogę podpowiedzieć, ale jakoś widzieć się w roli, siedzieć na sali od rana do wieczora, no to jakoś nie do końca. Mogę podpowiedzieć, pokazać oczywiście, być takim doradcą bokserskim, no bo zęby na tym zdarłem, tak? Ale tutaj możemy współpracować dalej z Gesem, on jest bardzo solidny chłopak i wyciąga, widać, zawodnika, czy chociażby mnie, po ostatniej walce, że jeszcze można wykrzesać z każdego, tak? I mam nadzieję, że te kolejne walki pokażą, tak naprawdę, gdzie jesteśmy. Na tę chwilę, tak trochę merytorycznie, trenujesz Boczka. A to jest kolega, oczywiście wszyscy się śmieją, że Boczka okładamy, ale to wszystko są żarty. Znaczy ja mu zawsze mówię, Boczek, jak w ostatnio wyjeżdżałem, mówię, jak przyjadę, masz być chudszy co najmniej 15 kilo. Masz tam 40 parę lat, mówię, jeżeli nie schudniesz, będzie bidnie z tobą, no ale on mówi, że mu tak ciężko, no to ja go nieraz tam oklepuję tego, a on się chce bić, mi z głowy chce uderzać, no tak, to jest kolega, także tutaj by nikt nie myślał, czy widzę, że ja tam akurat się tam znęcam nad Boczkiem, ale to są wszystko żarty. Nie wyglądasz na osobę, która by się znęcała nad kimkolwiek. Ja lubię żartować, czy na treningu, czy przy kolacji, no taki jestem, to ma natura. No i bardzo dobrze, ale za co przysłałam się któremuś z wywiadów, czasem żona ci wygania. No tak, jakby żona słyszała nieraz co ja gadam, to by kazała mi się pakować z osady i wracać do domu. Także mówi, mów o połowę mniej, stanowczo. Mówi, Dorota, ja to jestem naturalny, ja to mówię, co myślę, to mówię, co mi język przyniesie, no taki jestem. Tym bardziej, że gdzieś tam kiedyś nosiłeś się z zamysłem też bycia politykiem. Był tam jakiś epizod, nie wyszło, no to widać, że tak miało być.
jakieś nowe było to moje przeżycie. Zobaczyłem też, zobaczyłem tak naprawdę Polskę, no bo wtedy nigdy nie jeździłem po Śląsku, po tych miejscowościach, po tych wioskach. Ile z patologii, ile z alkoholizmu, to naprawdę gdybym tam nie był, w tym miejscu, to bym to nie uwierzył. Dzisiaj, gdybym ktoś powiedział z strony województwa śląskiego. Także to też było takie dla mnie przeżycie. Zobaczyłem tak naprawdę, gdzie my jesteśmy, a gdzie są ci właśnie niektóre rodziny, właśnie ich dzieci, jak to taka jest patologia w Polsce, to jest no, katastrofa. No, także ja Bogu dziękuję, że przyszedłem na ludzi i dzieci wychowuje normalnie i tak dalej, no, ale jeżeli się tam nie pojedzie, nie zobaczy, to już nigdy nie wie. Gdyby nie te 3 tygodnie epizodu polityki, to pewnie bym tego nigdy nie wiedział, bym nie uwierzył, gdyby ktoś to powiedział mi, tak? Ile jest biedy w Polsce, tak naprawdę jest bardzo dużo. Mm-hmm. I może warto właśnie też z tego miejsca jakby z takim przekazem i wysłannictwem tutaj do tej młodzieży, tak, która jakby żyje w ciężkich warunkach, że jakby nie jest dobre kontynuowanie tych złych nawyków, tylko żeby właśnie poszli może na boks, żeby zajęli się sportem. Chyba to jest dobra odskocznia. No oczywiście, no, sport to kształtuje człowieka w ogóle. Czy to boks, czy piłka, masz inne myśli, wychodzić coś, próbujesz dalej, może odkryć sobie talent, bo że wiele talentów człowiek ma. No ja Bogu dziękować odkryłem no, boks, lubiłem karate, ale jednak poszedłem do boksu i odkryłem to, że no, zdobyłem 2 tytuły mistrza świata. Gdyby pewnie nie sport, no byłbym w innym miejscu. Też przecież ja zaczynałem od szkoły zawodowej, potem robiłem technikum, potem zrobiłem studia administrację. Ale trenowałem cały czas, to moja pasja to boks i stąd jeżeli mamy talent, możemy go zatracić, zagubić i takich wiele dzieci właśnie jest z tych rodzin patologicznych. Są chłopcy pewnie i nieraz wylądują po prawczakach czy więzieniach, no nie mają wzorców, jeżeli no mówię pije z alkoholkiem ojciec, dziadek, potem syn, potem synowy i to tak się ciągnie w nieskończoność. No, dobrze jak ktoś jest taki, złapie to dziecko, pokażę drogę, chodź tutaj, no nie da się wszystkich po prostu wyleczyć, ale no jest ta możliwość, większa są możliwości teraz, no bo jest, mówię, no my jesteśmy w Unii Europejskiej, też tej młodzieży trochę wyjechało, no to nawet ja patrzę na Gilowice kiedyś, więcej młodzieży się tak plątało po wsi, a teraz powjeżdżali, nie ma, pracują, rozwijają się i to bardzo dobrze, że jest jak jest. Mhm. A jeżeli chodzi o walkę weekendową Diablo Wyodarczyk, jak oceniasz kondycję teraz? Znaczy trudno powiedzieć, no bo Krzyśka znam ileś tam, znam się od wielu, wielu lat. No życzę mu zwycięstwa, no nie trenujemy razem. Na pewno nie będzie miał łatwej walki. Wyjechali tam trochę wcześniej i myślę, że aklimatyzacja przeszła pomyślnie. No życzę mu zwycięstwa, jest to mój kolega i rodak przede wszystkim. Ja nigdy nie byłem człowiekiem zazdrosnym o sukcesy rodaków. Ja życzę, żeby zarobili więcej pieniędzy niż ja zarobiłem, bo sport, mówię, jest bardzo to krótki czas do zarobienia pieniędzy, a nie jest łatwo. Żona wprawdzie wspiera cię w Stanach, nie jest tutaj z tobą, więc może warto z tego miejsca też pozdrowimy twoją rodzinę. No dzisiaj oczywiście rozmawiałem z żoną i zawsze codziennie rozmawiam, akurat z pielęgniarką pracuję, zdała egzamin pielęgniarką z Polski, skończyła UJ w Krakowie i jest w Staten Island, pracuje sobie, no bo siedziała w domu, mówię, idź do pracy, ja jeszcze powalczę, sprzeciwne jest, bym walczył i jestem dorota blisko końca, ty sobie pracuj, no i żyjemy sobie dobrym życiem, normalna rodzina, jesteśmy katolikami, także Bogu dziękować za to wszystko, co mam, co osiągnąłem, no bo naprawdę można mieć, można to wszystko potracić, można zgłupieć, no bo jak człowiek nie ma, mówię, Boga w sercu, to różnymi drogami krętymi idzie, a jakoś my normalną drogą idziemy i jestem szczęśliwym ojcem i mężem. No i masz też taką fachową opiekę w domu, można powiedzieć, w tym momencie. No tak. No, 3 kobiety, no. Także byłem wychowany, ja mam 4 siostry, mama 5, tata zginął, gdy miałem 2 latka. Także byłem wychowany z siostrami, nauczyły mnie prać, gotować, także też w domu też sprzątam i robię, a mam też 2 córki. Także no, jestem jeden facet i patrzą na mnie jak w obrazek, no tatuś, to, a tatuś no, wyjeżdża, żona mówi, kiedy będziesz w domu siedział, już niedługo kochanie, będziemy razem do końca życia.
to sięciowie będą mieli tutaj nie lada przyprawę, żeby zdobyć rękę twoich ukochanych córek. Akurat jedna starsza właśnie ma Arka, jest tam bodajże rok minął chyba, spotykają się, dobrzy ludzie, znamy się z ojcem, z pielgrzymek, także fajnie, że są razem i życzę im, niech Pan Bóg błogosławi. Młodsza ma 17 lat, także jeszcze ma czas, mówię poczekaj, przyjdzie Twój czas i dla Ciebie, także zobaczymy, no czas pokaże jak będzie. No i jeszcze jakby kończąc tutaj nasz wywiad, oczywiście nie sposób, wiem, że to pytanie się już przewijało, natomiast gdzieś tam w kuluarach swego czasu mówiło się o twoich występach w MMA, prawda? Więc muszę o to jakby zapytać, jest to pytanie cykliczne. Znaczy, oczywiście miałem propozycję, ale to mówię, ja mówię, nie jestem wariat i nie robię nic, czego nie robiłem wcześniej. No, nie da się dzisiaj przestawić nagle z pięściarza na zawodnika, który walczy w parterze. No ja mogę się pobawić tak na macie, na tym, ale nie walczyć profesjonalnie, no bo wiadomo, że bym miał małe szanse, gdybym walczył pewnie stójce z drugim stójcem. No oczywiście byłaby pewnie walka ciekawa, no bo przecież zęby zarem na boksie, tak? No ale no stójki ja nigdy nie robiłem, nie trenowałem, a po drugie no mam 40 lat, to za późno się zmieniać. Więc zacząłem w boksie i na boksie zakończę. No i tobie życzymy dużo zdrowia przede wszystkim, bo to chyba jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o kibiców, fanów, oni nigdy ciebie nie zawodzili, zawsze porywałeś tłumy, zawsze tłumnie przychodziło się do ciebie na walki, więc nie wyobrażam sobie innej sytuacji tutaj w Częstochowie. No i mam nadzieję, że jednak uda się te takie twoje ciche marzenie spełnić mimo wszystko. My kibicujemy jako Sporty Walki, tobie dziękujemy. No, dziękuję i zapraszam wszystkich do Częstochowy. 18 listopada, Myk zwycięża i zobaczymy co dalej. Dziękuję ślicznie jeszcze raz za rozmowę.